Spotkaniem w starostwie powiatowym w Puławach, podczas którego wręczono wsparcie finansowe dla szkół prowadzonych przez powiat, zakończyła się tegoroczna edycja konkursu Ty decydujesz. Jak mówią organizatorzy, jego głównym celem jest wzmocnienie i rozwój aktywności społeczno-obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat puławski. Ten projekt oczywiście jest projektem zastanym, który zorganizował wcześniejszy zarząd, ale po konsultacjach z dyrekcją, z gronem pedagogicznym, jak również i z młodzieżą, no wydaje mi się, że ten projekt ma sens. Po prostu musimy przysiąść jeszcze raz, przejrzeć regulamin i zastanowić się nad tematyką kontynuowania tego, ale z tego, co tutaj usłyszałem, wydaje mi się, że jest to projekt bardzo potrzebny, bo rzeczywiście młodzież w szkołach decydowała o tych wyborach. Jest to rozwijanie pewnego rodzaju samorządowości, postawy obywatelskiej, no więc są to potrzebne na pewno, jest to potrzebna akcja i będzie to ku dobremu na pewno zmierzało. Nagrodą w konkursie jest wsparcie finansowe w wysokości do 1000 zł przeznaczone na realizację w danej szkole, placówce czy ośrodku zwycięskiego projektu. O sposobie wydatkowania oraz przeznaczeniu budżetu zdecydowały szkolne społeczności, uczniowie, dyrekcja, nauczyciele i nawet rodzice. Nagrody trafiły m.in. do 1. Liceum Ogólnokształcącego imienia księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach, Zespołu Szkół nr 1 imienia Stefanii Sępołowskiej, ale również do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kęble czy Zespołu Szkół nr 2 w Nałęczowie. Rozumiem, że postulaty pod tytułem zwiększmy troszeczkę budżet, bo za 1000 zł wiele nie można, no są i trafione i nie, bo bardzo mi się tutaj podobała jedna opinia, że za te 1000 zł naprawdę, jeśli się jest kreatywnym, można zrobić ciekawe projekty. Tak, no tutaj ta opinia jednej z pań jest bardzo trafiona, bo rzeczywiście ta kreatywność no również jest częścią tego projektu, tak? Bo nie chodzi o to, żebyśmy pompowali te pieniądze w jednostki edukacyjne na budżet obywatelski, ale wydaje mi się, żeby te szkoły, które no przystąpiły do tej akcji, mogły wykazać się kreatywnością i zebrać dla młodzieży to doświadczenie. Wszystko wskazuje na to, że koncepcja, która aktywizuje szkolne społeczności, będzie realizowana w obecnej kadencji. Pełną listę nagrodzonych placówek publikujemy w portalach lpu24.pl oraz ipuławy.pl.